Raz po raz w różnych punktach naszego globu przewala się fala religijnej histerii, eskalująca często do niebotycznych rozmiarów i być może zapowiadająca bliskość czasów, kiedy religijne skretynienie społeczeństw, ciemnota, nietolerancja i zawsze towarzysząca jej wściekła agresja spowodują, że w niebyt odejdą czasy, gdy czuliśmy się bezpieczni, gdy z większym czy mniejszym optymizmem patrzyliśmy w przyszłość, wierząc w niewyczerpany potencjał wiedzy, w możliwości, jakie niesie ze sobą nauka i tak dalej, i tak dalej. Nikogo chyba nie zaskoczę stwierdzeniem, że prym w tym, o czym mówię, wiedzie islam. Wszystko jedno, czy to rysunek, karykatura Mahometa, czy książka, czy film, czy pluszowy misiek. Wszystkie te rzeczy wywołują wśród muzułmanów efekt gówna rzuconego w wentylator. Zawsze dochodzi do wściekłych awantur, zamieszek, są zabici, ranni. Właściwie nie możesz przewidzieć, co stanie się kolejnym zapalnikiem wściekłego religijnego protestu, co jeszcze jest w stanie obrazić uczucia religijne nad spodziewanie wrażliwych wyznawców islamu. Ja osobiście jestem pewien, że nie chodzi tu o obronę czci proroka czy obronę religijnych uczuć jego wyznawców. Chodzi tu o wszczynanie pod byle pretekstem awantur podsycanych przez imamów i islamską ekstremę, która w ten sposób chce dać wyraz nienawiści do całego cywilizowanego świata, do wszystkiego, co postępowe, do wszystkiego, co w konsekwencji może zagrozić ich władzy nad ciemnymi masami. Dlatego zrobię wszystko, żeby pogłębić podział, separację, siać nieufność, nawet nienawiść wyznawców proroka do wszystkiego, co cywilizowany świat ma do zaoferowania. Chodzi o trzymanie tłumu w jak największej ciemnocie, bo tylko taki stan rzeczy gwarantuje im ich władzę nad nimi. Religia jest wybornym narzędziem do tego celu. Tylko do czego to prowadzi? Wystarczy pobieżny rzut oka na zainfekowane tą religią kraje, żeby zobaczyć, jak ogromna przepaść dzieli je od krajów i społeczności w cywilizowanym świecie. Musimy pamiętać, że religia zawsze była, jest i będzie hamulcem wszelkiego postępu i cywilizacji w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. Ja z całą świadomością i pełnym przekonaniem kwestionuje poziom cywilizacyjny tych społeczeństw i tych krajów, gdzie religia i jej prawa rozpanoszyły się do ekstremalnych rozmiarów. Dlaczego? Oto kilka przykładów. Przykład pierwszy. Pamiętamy sprawę Salmana Rushdie, brytyjskiego pisarza, który opublikował swoją powieść Szatańskie wersety. Fikcję inspirowaną na biografii Mahometa. I nikt, nie wyłączając samego autora, nie przewidział reakcji, jaką wywoła publikacja tej książki. Wściekłe, agresywne demonstracje muzułmanów na całym świecie. Ranni, zamordowani. Ataki na zachodnie ambasady. Irański przywódca religijny Ayatollah Khomeini oficjalnie ogłosił fatwę, czyli wyrok śmierci na Salmana Rushdie i na wszystkich, którzy przyczynili się do opublikowania tej powieści. Irańskie stacje radiowe transmitowały jego słowa, gdy wzywał wszystkich muzułmanów do wykonania wyroku, nawet za cenę własnego życia. Jeżeli zginiesz, wykonując wyrok, czeka cię raj i te dziewice ustawiają się tam już w kolejce, żeby cię godnie przyjąć i zadowolić. Swoją drogą obiecać komuś cipkę po śmierci, to jest cholernie niskie. Ale jeżeli wykonasz wyrok i przeżyjesz, Khomeini obiecał nagrodę pieniężną w wysokości 2,5 miliona dolarów. I wkrótce fatwa przyniosła efekty. Zamordowany został japoński tłumacz powieści. Włoskiego tłumacza kilkakrotnie pchnięto nożem. Próba zamordowania tureckiego tłumacza zakończyła się masakrą podczas festiwalu kultury w tureckim mieście Sivas. Zginęło wówczas 35 osób. Norweski wydawca książki został kilkakrotnie postrzelony. Miał szczęście, przeżył. W kilku wydawnictwach podłożono bomby.
Nie mogę w tym miejscu powstrzymać się od dygresji. Zgadnij, jaka była reakcja Watykanu, czyli naszego świątobliwego papieża, kiedy zarówno nad Salmanem Rushdie, jak i wiele lat później nad Kurtem Westergaardem, duńskim rysownikiem, to ten, co nazywa tego faceta z bombą na głowie, zawisła groźba zamordowania ich. Zarówno Watykan, jak i najbardziej znani rabini, przywódcy kościołów protestanckich, między innymi arcybiskup Canterbury, zachodni politycy, pisarze, zgodnie potępili powieść i rysunek. No bo nie powinni obrażać religijnych uczuć muzułmanów, sami są sobie winni. Wszyscy jak jeden skoncentrowali swoją uwagę na przedmiotach, które jakoby miały obrazić muzułmanów. Jakoś przeszło niezauważalne, że islamski przywódca religijny Chomeini otwarcie przez radio wzywa do zamordowania obywatela obcego państwa, przy czym oferuje forsę za ten mord. Czy naprawdę jest to takie normalne, że nikt tego skurwysyństwa nie widzi? Przecież to nic innego, tylko najgorsza forma terroryzmu, jaką można sobie wyobrazić. O tak, wszyscy jesteśmy zgodni, że terroryzm trzeba zwalczać wszelkimi możliwymi środkami, wszelkimi możliwymi sposobami. Okazuje się, że tylko wtedy, gdy zagraża nami, tylko wtedy, gdy terroryści są anonimowi. Jeżeli natomiast zagrożenie utraty życia dotyczy jakiegoś tam pisarza czy rysownika, a w dodatku terrorystą jest wielki Chomeini, to wszyscy ci, których głos się liczy, tchórzliwie udają, że nic się nie stało. No bo nie chcemy przecież rozgniewać muzułmanów. Tyle moja dygresja. Następny przykład. Nie tak dawno, bo w maju 2011 roku 19-letnia muzułmanka z Ukrainy została zamordowana przez ukamieniowanie, bo wzięła udział w konkursie piękności i tym samym złamała przepisy szariatu, czyli muzułmańskiego prawa. Prawa z epoki kamiennej, szczególnie okrutnego dla kobiet. Prawa sankcjonującego karę chłosty, karę amputacji, karę śmierci przez odrąbanie głowy czy przez ukamieniowanie. Trzeci przykład. W Sudanie brytyjska nauczycielka Gillian Gibbons została oskarżona o obrazę islamu, bo pozwoliła dzieciom nazwać pluszowego misia Mahomet. Tym razem brytyjska ambasada stanęła na wysokości zadania i obyło się bez tragedii. Odetchnęliśmy z ulgą. I znów gówno ląduje w wentylatorze. Mr. Nobody robi film Niewinność muzułmanów. Film bardzo wątpliwej jakości i w konsekwencji nie do oglądania. Nie przeszkadza to ekstremie muzułmańskiej uznać go za wybitnie obraźliwego dla ich religii, bo pokazuje Mahometa w bardzo złym świetle jako oszusta i pedofila. I znów seria antyamerykańskich rozruchów, demonstracji w krajach muzułmańskich. W ataku na konsulat w Bengazji ginie dwóch dyplomatów, w tym ambasador USA w Libii i dwóch członków ochrony ambasady. Ogółem z powodu rozruchów wywołanych tym kiczowatym filmem życie straciło ponad 30 osób. Takich przykładów religijnego skretynienia mogłem przytaczać tu w nieskończoność, ale nie to jest moim celem. Wszystkie te przypadki mają wspólny mianownik. Jest nim fenomen bluźnierstwa. W skrócie można powiedzieć, że bluźnierstwo to świadome, albo i nie, obrażenie Boga, czyli kogoś, kogo istnienia nikt nigdy nie potrafi udowodnić i w związku z tym zdrowo myślący ludzie muszą przyznać, że jest to od początku do końca wymyślona postać. Jak Baba Jaga, jak Pinokio, Smurfy i tak dalej. I kto najżarliwiej staje w obronie tego bóstwa? Przeważnie są to zainfekowane religią ciemne masy, z myślą o których stworzono owe bóstwo po to, by trzymać te masy w szeregu, w pełnej kontroli. Te ubezwłasnowolnione za pomocą religii tłumy trzymane w ryzach i zniewolone strachem przed gniewem wszechmocnego gotowe są do największych poświęceń, ale również do zbrodni w obronie bóstwa zadomowionego w ich chorej wyobraźni.